pani? Hej! Pijmy na pustyni. Fos. Fossers Kamieliny. Wchodzą ponad 50 metrów pod ziemię, żeby... Czekamy na berberyjską pizzę. Hej, jesteśmy Paweł i Monika. Podróżujemy własnoręcznie zbudowanym kamperem, w którym mieszkamy na stałe. W naszą obecną podróż ruszyliśmy z Anglii przez Francję, Hiszpanię do Maroka. Dołącz do tej afrykańskiej przygody. Subskrybuj nasz kanał. Monika, cybernomad, gdzie my jesteśmy? Jesteśmy już na pustyni. W końcu dojechaliśmy. Idziemy na wydry. Yes! Tak się cieszę, zmęczeni, ale warto było, nie? No. Na razie to wszystko wygląda po prostu jak z bajki. Niesamowite uczucie tutaj być. Tyle kilometrów z Guelmi tu jechaliśmy, ale warto było. Ty moja mała berberko. Super. W tym niebieskim turbanie wyglądasz jak błękitni ludzie. Wolni ludzie. Dobrze, dobrze. Yeah, welcome, welcome. Marhaba. Elegancko. Bo ja jak się czuję? Oh my god. Oh my god. Co tu się dzieje? Dobra, dobra. Żyjesz? Żyję. Paweł rusza na wyprawę. Teraz moja idzie do bacia. Boże, no stop! Boże, się rozszalała. Boże! Boże! Monia lepiej dogina niż ja. Jak tam, Moni? Hej! Super było! Po prostu jechałam tutaj z taką myślą, kurczę, no Sahara, trochę piachu, a my się męczymy, jedziemy tu tyle godzin. Ale słuchajcie, jest warto. Klimat, Boże, jest ten tak piasek zimny. Jest taki cudowny. On jest taki milutki. I on się w ogóle nie przykleja. W ogóle jest taki, o, i taki pomarańczowy, piękny. W ogóle się nie przykleja. Troszkę jednak się przykleja. Tak, właśnie mi się przykleja. Chyba około 700 km z Guelmi tutaj jest. Tak mi się wydaje, sprawdzę to jeszcze. Droga jest naprawdę nieciekawa, tutaj już do, ale... do Merzugi jest fatalna. Wjechałem w takie dobrze, że zapaliły mi się kontrolki ESP i ABS-u i będę musiał to zobaczyć. Wiatr wieje w tą stronę. To my już powolutku się zawijamy stąd. Idziemy tam do chłopaków, mają nas zaprowadzić do kempingu. Gdzieś tutaj mają jeszcze kemping między wydmami. Nie gdzieś w mieście, tylko między wydmami. Potrzebujemy dużo wody, musimy posprzątać ciapka, bo jest wszędzie pełno kurzu. I dlatego się zdecydowaliśmy na kemping, jesteśmy zmęczeni. Nie wiem jak tam dojadę, ale jak mówią, że dojadę, no to dojadę, zobaczymy. Po tych wczoraj wojażach jeepem po pustyni trafiliśmy tutaj do chłopaków na taki kemping. Nazywa się on Albergue La Tradition. Jest tutaj tradycyjny taki kemping na wydmach z widokiem na te piękne wydmy. Kemping jest bardzo skromny. Tutaj macie główne wejście, jest tam restauracja, można coś zjeść, tam są toalety, dwie, tutaj po tej stronie są dwa prysznice. Wczoraj byłem pod jednym z nich, jest czysto, ale jest bardzo skromnie. Nie ma ciepłej wody, tak mi się wydaje, bo była zimna i jest tylko jedna rura. Tak to wygląda, są płytki, jest sucho, także no, prysznic można wziąć, co nam więcej potrzeba. Ale to nie o to tutaj chodzi na tym kempingu. Jest to tradycyjny, stary dom, zrobiony tą techniką, co wszystkie.
czyli okruszki palmy zmieszane z gliną. Ale głównym atutem tego kempingu jest jego lokalizacja. Śpimy na pustyni, pomiędzy wydmami. Co dzisiaj na śniadanie? Nie wiem, jajecznica? No, jajecznica będzie dobra. Jestem za. Mali ten tula, mali ten tula, ty mali ten tula. Są tutaj piękne wydmy, jest to oczywiście część Sahary. No i chcielibyśmy zobaczyć te wydmy, więc chyba po śniadaniu po prostu... Wsiądziemy w jeepa i ogień na tłoki, jak się to mówi. Monika już wczoraj poszalała, złapała zajawkę i chyba dzisiaj skorzystamy tutaj właśnie z jednej z atrakcji, którą tu chłopaki oferują na tym kempingu i pojedziemy z nimi na taką wycieczkę. Ale pyszności. No po takim śniadaniu to na pewno będziemy może nawet biegać po tych wydmach. No na pewno. Zamiast jeepem jeździć. No słuchajcie, my już gotowi, jednak się skusiliśmy. I ruszamy na wyprawę po pustyni. Fura już tam stoi. Mam nadzieję, że Monika nie będzie kierować. Dlaczego? Całkiem dobrze mi szło. Chyba lepiej niż mi, dobra. To lecimy w takim razie. Elegancko. Mitsubishi Pajero. No i czekamy jeszcze tylko na Monię, no bo jak to bywa, Monika się troszeczkę dłużej szykuje niż wszyscy. Co? No trafiliśmy do muzeum. Są tutaj stare samochody 4x4. Wow, ale to jest niezwykłe. Ja nie wiedziałem, że w tamtych latach już robili takie fury. Jakieś Fordy, Wranglery. Wow. Czad. Pytanko do was, moi mili. Widzieliście kiedyś podwójnego jeepa? Jeep złożony z dwóch. Przy podwójnym jeepie jest, nie wiem, połóweczka. Jedna osoba. Wesołejże i wtedy wykonawcy mieli troszeczkę inne stroje. Tutaj w tym regionie muzycy występują w białych strojach. Troszeczkę inaczej to wygląda i powiem wam szczerze, że troszeczkę jest inny rodzaj tej muzyki grała, ale bardzo nam się cały czas podoba. Mamy tutaj małe wielbłądy, piją mleko. Właśnie dowiedzieliśmy się, że tutaj ludzie też piją mleko w wielbłądzie, ale nadaje się ono tylko najwyżej 4 godziny po wydojeniu. Wydojeniu, tak. Później już jest niedobre, nie może stać dłużej, więc najlepiej pić świeże. My na razie nie będziemy próbować chyba. Może później, dlaczego nie? Oh, this one. Yes. Okay. Fossils. Fossils, kamieliny. Tutaj widać też taką małą jakby muszlę. Tak. Tutaj właśnie pracują ludzie i wydobywają z tych skał, z tych kamieni. Właśnie to z kamienia, z kamienialiny. Kamieliny. Z kamieliny. Właśnie widzieliśmy je przy drodze, tak, że właśnie sprzedają. Czasami są naprawdę duże i takie ładne okazy. Bo kiedyś tutaj była woda. Ocean. Było to wszystko pod wodą. Pod wodą. A teraz jest trudno uwierzyć. Parę stuknięć kamieniem i już mamy jedną z kamieliny, czy tam z kamienieliny. Z kamienialiny. Jesteśmy, słuchajcie, w kopalni kwarcu? Labarytu. Labarytu. Nie wiem, jak się to coś, to jest podobnego do kwarcu.
wydobywają tutaj ręcznie, no. Ale w szoku jestem, oni tam te wyciągarki mają i wchodzą ponad 50 metrów pod ziemię, żeby to wydobywać. Będąc tutaj na pustyni, wow. Jak widzicie takie wielkie dziury, no to trzeba uważać, bo one są bardzo, bardzo głębokie. Niektóre są w ogóle niepozabezpieczane. Ciekawostką jest to, że oni to wydobywają i to wszystko idzie do Europy. Robione są z tego kwarcowe blaty i inne takie rzeczy. No. Chodź, zobaczysz tutaj. To jest coś takiego. No i to jest... Ładnie to wygląda. Jak się to przytnie, no to potem się robi ładny blat. No wyszlifuje, tak. Z tego są. Tutaj jest kwarc. Aha. A z tego... robi się naturalną maskarę. To tak farbuje na czarno, jak się to przytrze oczywiście. I zostaje się taki srebrny. Mhm. O, widzisz, jak się to wytrze? No. To maluje na czarno. Na oczy. Wyobrażacie sobie wpaść w taką 50-70-metrową dziurę? A jest tutaj ich trochę na tym terenie. Dzisiaj akurat nie ma słońca. Jest gorąco, około 30 stopni, ale wyobraźcie sobie, jak tu smaży na tej pustyni słońce i ci ludzie tam pracują. Te kamienie się rozgrzewają do takiej temperatury, że ja nie wiem, czy tam bym stanął w moich sandałkach. No, dzisiaj jest całkiem przyjemnie. W sumie to dobrze, że jest tak lekko przychmurzone. Chyba tak. Możemy tu sobie komfortowo pochodzić. Znajdujemy się teraz we francuskiej kopalni. Wydobywali tutaj właśnie tą maskarę z tych kwarców. Ze skamienialin. Tak. I słuchajcie, zobaczcie. Taki trochę tutaj zostawili bałagan, powiem wam szczerze. No bo tutaj płukali to wszystko za mną. W tym kotle takim. W tej kadzi. A woda po prostu bez żadnych filtrów spływała. Tutaj na dół, na dół, na dół. No i jak widzicie, czarny kolor tam jest. Dowiedzieliśmy się również takie trochę... no dziwnej rzeczy dla mnie, bo nie wiedziałem, że na przykład w tych wydmach jest więcej wody niż ogólnie tu na całym terenie, no tym takim półpustynnym, pustynnym. I właśnie przy wydmach jest najwięcej wody, która nadaje się do picia, a reszta wody zazwyczaj jest bardzo słona. Tak, tam były te studnie artezyjskie. Tak. Stamtąd woda była właśnie sprowadzona tutaj na tą górę, do tej kopalni. A przy kopalni powstała wioska. Tam daleko... są już góry należące do Algierii. Tam jest granica. Przejechaliśmy przez starą Merzugę. Tutaj w tej glinianej wiosce właśnie żyli kiedyś ludzie, którzy pracowali w tej francuskiej kopalni. No i właśnie przyjechaliśmy do wioski nomadów. How many families live here? Like 25-30 families. Okay. Około 25-30 rodzin tutaj żyje. Zatrzymaliśmy się w wiosce, w której żyją tutaj nomadzi. Tak wyglądają właśnie ich namioty. To, co tutaj pokrywa, stanowi ten dach, to jest taki materiał zrobiony, utkany z wełny owczej i wielbłądziej. I jak zaczyna padać, co nie zdarza się tu często, to po prostu te włókna się zaciskają i nie przepuszczają wody. Także na zimę sobie tutaj zasłaniają. I tak żyją skromnie. Berber whisky. Berber whisky. But here the tea tastes different than in the north of Morocco. Yes, they're making different. It's stronger and more tasty. Yeah.
Teraz czekamy na berberyjską pizzę. O, ale fajna pizza. Tak powstaje właśnie kuchnia. Tutaj są ulepione z gliny dwa piece. Jeden właśnie do tej pizzy, a drugi do tarzina. Później jak ta glina wyschnie, to to wszystko będzie wyjęte ze środka i tu będzie palone ognisko. Tak samo w tym drugim. Pogotowałabyś tak, co? Pewnie. To they make carpets here, still. Tak, na tym dywanie się robi. Tam jest wełna. No i mamy pizzę. Berberyjska pizza, tak? Nomad pizza. I będziemy jeść rękami, jak prawdziwi nomadzi. Wszystkie składniki, ojej, składniki są tutaj w środku. Pieczona na ogniu, tak jak widzieliście, ale to będzie dobre. Super to wygląda. No. Come on, Monika. Come on, Monika. It's still hot. Hala, so. Monika. Oh my god, look at this. Vegetables. Tak, warzywka w środku. Berber pizza. No i jak, dobra? Ale to jest pyszne. No to super, to ja zajadam też. Super czas tutaj spędziliśmy. Bardzo nam smakowało to berberyjskie jedzenie. Przepyszne po prostu. W końcu było pikantne. Tak. Herbata najlepsza chyba, jaką piliśmy. No, naprawdę. No, ale robi się gorąco. Robi się już gorąco. Och, jest tak naprawdę już gorąco, że jedziemy. Jedziemy Fórka dalej. Furka już zaraz się będzie grzała. Jalla, jalla! Jalla, jalla, let's go! No to jedzimy. No i zaczynamy teraz ekstremalną podróż z powrotem do naszego kempingu. Jedziemy przez Wydmy. No i Josef powiedział, że zrobi to tak, że umrę na zawał serca. No zobaczymy, czy mu się uda. I zanim zaczniemy zabawę, Josef musi trochę spuścić powietrza, żeby było więcej przyczepności. A my w przerwie mamy wieczorek taneczny. Po tańcówkę na pustyni trzeba spuścić powietrze, to my sobie potańczymy. Dokładnie. نخصيت عند الكيوك ما كل بالبي كزم تقيل أنا صاحبي اليوم كل محرني أزود نحراي فغري فغري. No słuchajcie, przeżycie niesamowite, polecamy. Ja super, cały czas się trzęsę. Jesteśmy na górze teraz, jeszcze zjazd na dół przed nami, ale jest super po prostu. Tak, no bawiliśmy się super. Very good drive! Thank you very much for the trip. Yeah. For you showed us everything, very nice places. Very nice. Welcome and welcome. Yeah. I hope next time to do like more days. Yeah, maybe. Days, yeah. 4 days more in the desert. Yeah, we will sleep in the tent on the yeah, desert. Welcome. Yeah, shukran. And thank you for your day. Come from far away to visit us here in desert. In yeah, Sahara, was. Polecamy. Yeah, polecamy. Bardzo warto tu przyjechać. Thank you. You're welcome. Thank you. Monika. Moich dzisiejszych wrażeń po prostu jest co niemiara. A tu za nami następna atrakcja. Dosiądziemy w końcu wielbłądy. Tak. Jedziemy na zachód słońca. Nie wiem, czy go będzie widać, bo słońca nie widać. Taki był plan. Ale będzie przejażdżka. Tak jest. Jak dziecko. To są krokusy pustynne? Za mną widzicie właśnie jedną z artezyjskich studni.
Oni w ten sposób tutaj pozyskują wodę. Jest tu ich cała sieć. Jedna, druga, trzecia. Tutaj znowu jest czwarta. I co mnie zdziwiło, to właśnie tutaj z wydm, z tych piaszczystych terenów jest najlepsza woda pitna. Co tu się dzieje w ogóle? Na Saharze pada deszcz, słuchajcie. Mówią, jedź na Saharę, nie będzie padało. A tu stratosfera chyba przywozi wszędzie ten deszcz. No jak już Paweł wam pokazał, mamy burzę po prostu i pada deszcz, więc sprzątamy, bo podczas jazdy tutaj wszystko nam powypadało. Tak wygląda życie na Saharze. Piasek po prostu wszędzie, drewno się porozsychało. Drzwi tu nam się skurczyły chyba o jakiś centymetr, bo... No wypadają nam tutaj z tych... Z prowadnic. Jedne i te tylne tak samo. Tak, no i dzięki temu wszystko wypadło z szafy, bo drzwi sobie jeżdżą tak jak chcą. Piasku po prostu mamy po dziurki w nosie. Dosłownie i w przenośni. Po piaskownicy. Po piaskownicy. Stoimy w jednej wielkiej piaskownicy. Odjechaliśmy z tego kempingu. Przyjechaliśmy sobie tutaj i mieliśmy chwilę sobie tutaj odpocząć, ale no, mamy zastała burz. Nas burza. A propos kempingu, to oprócz tego, że jest tam fajne miejsce, że jest jakiś prysznic, toaleta, jest to czyste, jest wszystko ok. Aczkolwiek jedliśmy tam najgorszy tajin w Maroku, także no, jedzenie nie było super. Tajin był niedobry akurat. A na pewno na 100% możemy polecić chłopaków, którzy organizują te wycieczki jeepem, bo ekipa jest po prostu niesamowita. Fajnie tłumaczą, fajnie opowiadają. Także pod filmem wszystkie informacje, jakby ktoś tu był w okolicy i chciał przejechać się jeepem albo na wielbłądach, posłuchać trochę historii tutaj okolicy, to fajnie, fajnie. Bardzo mi się podobało. No cóż, ogólnie przeżycie jest... A propos much. Muchy są wszędzie. Już ich mamy po dziurki w nosie po prostu. Jest ciężko z muchami tutaj. Jak macie jakieś domowe sposoby, co robić z muchami, to napiszcie coś w komentarzach. Nie wiem, jakieś mikstury, jakieś pułapki. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że się dobrze z nami bawiliście na tej Saharze. Dzięki wielkie za wszystkie komentarze. Dajcie łapkę w górę, jak wam się podobało. Zostawcie oczywiście jakiś komentarz i co, widzimy się za parę dni. Tak, trzymajcie się ciepło. Hejka! Hej!